materiały napędzane są przez takich ludzi jak ty. Zostań moim patronem. Wielokrotnie zdarza mi się bywać w górach bez aparatu, zwłaszcza jeśli przebywam w nich z deską snowboardową, albo jeśli jestem na rowerze w górach, to też mi się zdarza. I bardzo często chciałbym wykonać jakieś zdjęcie, ale nie mam sprzętu i wtedy żałuję. Bo wiem, że to zdjęcie może nawet jeśli nie byłoby jakoś super wyczekane, nie miałbym sobie statywu, nie kadrował przez parę minut, to miałoby ogromną wartość emocjonalną i pamiątkową. Jest to naturalna kolej rzeczy. Jeśli jedziesz w jakieś fajne miejsce, to chciałbyś przywieźć jakieś wspomnienia, a ja trochę tak traktuję fotografię. Nie jest to dla mnie środek do kolekcjonowania zdjęć, które będą startowe w jakichś konkursach. Jak to mój kolega kiedyś wspomniał, aparat to jest idealny cyfrowy pamiętnik. Bo jeśli pominiemy pewne dziedziny fotografii, to większość wpisuje się w konwencję fotografii pamiątkowej. Okej, jeśli na przykład ktoś chce startować w konkursach fotograficznych, albo pokazywać swoje możliwości, albo wykonywać zdjęcia, nad którymi potem będzie dyskutował na forum, to jest okej. Natomiast ja nigdy nie miałem takich ambicji i zawsze chodziło tylko o to, żeby zapamiętać dany moment, tak jak w danej chwili go widziałem, tak aby potem wieczorem ze znajomymi porozmawiać, powspominać, pośmiać się. I tylko o to chodzi w moim wypadku. Nie ma takiego tematu fotograficznego, który chciałbym sfotografować do tego stopnia, że wsiądę w samolot, zapakuję rzeczy, czy tam w samochód nawet i pojadę i będę kwitł i czekał, że będzie odpowiednie światło. To nie działa w moim wypadku w ten sposób, bo nie chodzi o samo zdjęcie danego miejsca, co o to, co jest z nim związane. Jeśli jestem w górach, to chciałbym zachwycać się tym, co te góry ze sobą niosą, czyli widokami, czyli innym powietrzem. Potrafię się zachwycać tym, że słyszysz, jak wiatr inaczej jakby szumi, wieje. Inaczej na szczycie, inaczej w dolinie. Wszystkie bodźce są jakby odbierane w stu procentach. Nic cię nie rozprasza. Praktycznie nie odwiedzam gór ani latem, ani późną wiosną, ze względu na bardzo duży ruch turystyczny. Ale jesień, a zwłaszcza zima, są też takim dobrym poligonem do, nie chcę powiedzieć, do przekraczania własnych możliwości, bo umówmy się, Tatry czy Beskidy to nie są Himalaje i to nie jest jakoś bardzo wysoko zastawiona poprzeczka. Natomiast jakby pozwalają ci wejść na wyższe obroty i trochę się sprężyć. Jakby musisz utrzymać odpowiednią koncentrację i musisz wiedzieć, co chcesz w tych górach zrobić, co chcesz zobaczyć i gdzie chcesz wejść. I też coś, co ja często robię, to jeżdżę w góry sam. Chyba nie ma większej frajdy i większej możliwości odczuwania tych wszystkich emocji, kiedy jesteś na przykład w górach sam, a najlepiej wieczorem, w miejscu, w którym nie ma nikogo innego dookoła. Jeśli uda się jednocześnie zrobić fajne zdjęcie, mieć ładnie skomponowany kadr, ładnie oświetlony, super. Natomiast to nie będzie i nie jest cel nadrzędny. Tego dnia maszerowaliśmy od wczesnych godzin rannych do w zasadzie późnego wieczora i przez cały dzień nie zobaczyliśmy nawet kawałka gór. Dla mnie nie było to nic niezwykłego, ponieważ tą trasę przechodziłem już wcześniej, natomiast znajomi, z którymi byłem, oczekiwali zapierających dech w piersiach widoków, tymczasem od momentu wyjścia ze schroniska tak naprawdę przez 7-8 godzin widzieli tylko białą ścianę przed sobą, ponieważ była chmura i mgła i widoczność była nie większa niż, nie wiem, kilkanaście metrów. I tak naprawdę pierwsze górskie widoki mogli zobaczyć, kiedy byliśmy już na grzbiecie Ornaku. Wtedy dopiero można było zacząć myśleć o jakimś ciekawszym fotografowaniu.
pierwszych klatkach, to jest jedna klatka z kilku wybranych, nie zauważyłem osoby, w zasadzie sylwetki osoby, która jest w lewej części kadru. Na początku tego nie zauważyłem, natomiast potem zdałem sobie sprawę, jak puste byłoby to zdjęcie, gdybym skadrował je delikatnie w prawo. Tak naprawdę mielibyśmy na tym zdjęciu po prostu w miarę dynamicznie oświetlone zbocze w czarno-białej fotografii. Natomiast dla mnie ta osoba, która jest tam po lewej części kadru, pokazuje niejako majestat góry. Brzmi to trochę górnolotnie, natomiast tak rzeczywiście jest. Ten malutki człowieczek pokazuje niejako skalę zjawiska. To zdjęcie czarno-białe to byłoby po prostu zbocze, fragment zbocza Ornaku, fragment starorobocieńskiego wierchu i to byłoby wszystko. I trochę gry światła. Natomiast ta sylwetka tej osoby na pagórku tak naprawdę moim zdaniem tworzy to zdjęcie. Bez niej byłoby to po prostu taki po prostu pstryk z Tatr i tyle. Gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał, jaki aparat cyfrowy powinien sobie kupić, żeby robić dobre zdjęcia, to odpowiedziałbym mu, nie kupuj aparatu do robienia dobrych zdjęć, tylko kup aparat, z którym będziesz chciał obcować, którego będziesz chciał używać, bo myślę, że od kilku ładnych lat producenci dostarczają nam narzędzia, które nie tylko zaspokajają nasze potrzeby, ale w bardzo wielu przypadkach mocno je przekraczają. To jest jeden z powodów, dla których tak bardzo podobały mi się konstrukcje Fujifilm, ponieważ ja tymi aparatami po prostu lubię fotografować. Technicznie nie odstają, obrazek jest świetny, kolory są moim zdaniem najlepsze na rynku, natomiast jego największa zaleta jest bardzo prosta. Ja po prostu lubię nim fotografować. Czy to będzie fotografia ślubna, czy właśnie krajobrazowa, to przede wszystkim chodzi o to, żeby zapamiętać pewne rzeczy. I w fotografii krajobrazowej dokładnie chodzi o to samo, żeby zapamiętać dany moment.